Cześć, cześć, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu lub w dalszej części vloga, dlatego że nie wiem jeszcze jak połączę to z poprzednią częścią. Dlatego witam Was w kolejnej części. I słuchajcie, jest teraz poniedziałek, chyba nagrywam ostatnio w piątek. I zobaczcie, nie mam ani rzęs, ani włosów zrobionych. Dziewczyna od rzęs odwołała, bo się rozchorowała, znaczy odwołała, no przeniosła tam na, dopiero teraz na piątek. Farba w piątek też nie miałam jechać, a w sobotę przecież było zamknięte, w ogóle o tym zapomniałam. No, także tak. Jedno pole we wniosku nowe. Gdzie chwila, autor ściszymy. No i właśnie teraz jadę do tego sklepu. Tam jadę jako pierwsze miejsce, bo tam jest do 17 tylko. Jadę do tego sklepu. Na pocztę jadę odebrać, bo dawałam do reklamacji, słuchajcie, lusterko to takie, które wisiało tam z tyłu, żebym mogła widzieć Alexa. Ja miałam takie na pilot podświetlane i ten pilot po prostu nie reagował. I mogłam je tylko tak manualnie sama z tyłu zapalać, a nie z przodu sterować to pilotem. Także to, muszę zajechać do Rossmana. Chciałam w ogóle napisać listę, co mam załatwić, ale... żebym później właśnie nic nie zapomniała. Co mam załatwić w Rossmanie? Kilka rzeczy. Do Lidla chciałabym, bo zobaczcie, dzisiaj w ogóle robiłam... Alex miał na szczęście, słuchajcie, drzemki 2,5 godziny, z czego on jeszcze po drzemce leży około 15 minut w łóżeczku. Cały ten czas robiłam paznokcie tutaj, robiłam uzupełnienie, ale nie nałożyłam koloru, bo właśnie chcę zajechać do Lidla, zobaczyć, czy u mnie przynajmniej w Lidlu są te kolory z prowokatora. W sumie będę koło jeszcze jednego Lidla. I... no i stopy też dzisiaj robiłam, także mam ochotę na jakiś taki wiosenny pomarańcz. No i chcę zobaczyć, bo na obrazku jest jakiś tam pomarańcz, ale wiecie, te kolory na obrazku to super, kompletnie nie oddają tego. Dobra, ruszam. Jest całkiem przyjemnie na dworze, 7 stopni pokazuje, godzina jest 16. No to jest całkiem przyjemnie. Także do później. Dzień dobry. Tak, właśnie mam. Nie mogłam zrobić zazdrości, a jestem już u siebie pod blokiem. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widzi. Jestem nie pomyśli, co za kupek. Wróciłam już do domu. Zaraz będę wchodzić z zakupami. Na dworze jest super ciepło, przedwiośnie. Właściwie jest astrologiczna wiosna. Ptaszki ćwierkają. Zakupy, słuchajcie. To jest farba, którą wybrałam. Z Monty Bello, nie było z Artego, nie, inaczej, były te super rozjaśniające, ale pani nie wiedziała po prostu, o ile stopni rozjaśnia. Ta ma rozjaśniać do 5 ton. Tutaj maski, te maski są teraz w ogóle na mega promocji, bo są 10 zł taniej w Rossmanie. Tym razem wybrałam te z makadamia, one są do włosów suchych i niesfornych. Coś dla Alanka, to jest też, słuchajcie, nowość. Tonik rozświetlający. No to gniazdko, co ci pokazywałam. Bułki. Mleczko dla Alexa. Pytacie się, jakie mleko on czasami... Czasami się pytacie, jakie mleko dostaje. To jest na tym. Ta kaszka jaglana, też z Hipa. Bardzo ją lubi. I obecnie używamy tych chusteczek z Pampers Aqua Pure, też one mają 99% wody, a fajniej się je wyciąga po prostu z opakowania. No i one mają ten to sztywne zamknięcie, że można je gdzieś ze sobą zabrać. I to jak gdyby mnie przekonuje do nich bardziej niż
water wipes, bo water wipes, te opakowanie się strasznie rozrywa. Nie można je włożyć do plastikowego pudełka, bo się one nie wyciągają jedna po drugiej. Także dlatego obecnie używamy właśnie tych. A jeszcze pokażę Wam tylko, bo pewnie będą pytania, żebyście sobie zapisały numer. To jest Monkey Bello Chrome Meteority Super Blondy. I to jest numer 1001 i ten kolor nazywa się Super Blond Ash. Wybrałam oczywiście coś zimnego, bo ciepły by jeszcze bardziej wyrzucił moje te tony. I taką farbę będę mieszała z wodą właśnie 12 i wtedy ona rozjaśnia do 5 ton, z wodą 9 do 4 ton będzie rozjaśniała. Witam Was w kolejnym dniu. Nałożyłam sobie teraz farbę i zobaczymy zaraz jak wyszła, ale coś czuję, że nie będzie dobrze. Boję się, że będzie to wyglądało w ten sam sposób, jak wyglądała ostatnia ta farba z Artego. Ja Wam nawet nagrywałam, już Wam o tym wspominałam, nagrywałam Wam, chciałam nagrać jak to wyszło, ale wyszedł taki brzydki kolor, że nie. A teraz, tak jak mówię, farba rozjaśniająca i to z wodą 12 powinna rozjaśnić do 5 tonów. Także zobaczymy. Paznokcie wczoraj, słuchajcie, zrobiłam ten pomarańcz, który mam z Indigo, to jest Oh So Special, ale to jest lakier żelowy chyba, nie hybrydowy w ogóle. I tak, z daleka wyglądają spoko, ja je robiłam już jak chłopaki poszli spać i dzisiaj zauważyłam, że pomimo dwóch warstw nie pokryło ładnie w pełni, także nie wiem, czy dzisiaj wieczorem nie usiądę i jeszcze nie dołożę jednej warstwy, bo tak z daleka wygląda spoko ten kolor. A jeżeli chodzi o te lakiery z Provocatera, to zajechałam wczoraj, tak jak robiłam wszystkie te zakupy z Rossmana i miałam Lidla obok, to jest bardzo duży Lidl. No i jak gdyby nie zauważyłam nigdzie tych lakierów, ale podeszłam do pana, który tam pracuje, on w ogóle tak na mnie, nie, jakbyś w ogóle nie wiedział, o co ja się go pytam, w ogóle nie zrozumiał. No i dobra, wyszłam jeszcze tylko bez sensu, stałam tam w kolejce, bo już nałożyłam sobie bułki i te gniazdka w tym Lidlu. No i wiecie, jak już miałam to w reklamówce, to głupio było mi to odkładać, mówię, dobra, stanę, wiecie jak to w Lidlach. Na pewno wszędzie w Lidlach są takie kolejki, pomimo wszystkich kas pootwieranych. I zajechałam do swojego Lidla tu obok i tu były te lakiery. Ale te kolory bardzo neonowe, słuchajcie, naprawdę. W ogóle te, które na obrazku wyglądały na pomarańcz, w rzeczywistości były czerwone. No także żaden nie spodobał. Ten róż, który wyglądał na fuksję po otwarciu, to był po prostu taki neonowy Barbie Pink. Także niestety, no i dlatego jak wróciłam do domu, no to pomalowałam już na ten pomarańcz. Widziałam, że Indigo ma na zdjęciach, sobie zrobiłam screena. Przepiękny właśnie fuksjowy kolor. I musiałabym właśnie przejść się do Indigo. Zobaczcie, jaki piękny taki fuksjowy kolorek. Chociaż muszę zobaczyć, czy jeszcze czegoś takiego nie ma. No, ale chciałabym coś bardziej w pomarańcz, ale to jest, widzicie, to jest taki pomarańcz padający w żółty. W ogóle jak wielka różnica jest w tym, jak to wygląda na żywo, a w tym, jak to wygląda tu. W kamerze jest o wiele bardziej żółty, nawet przypomina ten pomarańcz z Alanka Bidonu, a w rzeczywistości to jest neonowy bardziej pomarańcz jednak, chociaż to jest właśnie zmieszanie żółtego z pomarańczem. Mi bardziej chodziło o taki pomarańcz zmieszany z czerwonym. Pokażę Wam teraz coś kolejnego, co się wczoraj w ogóle wydarzyło wieczorem i myślałam, że się popłaczę autentycznie. Widzicie to? Widzicie, jaki mamy telewizor malutki? To jest telewizor z Alanka pokoiku. Dlatego, że w nasz wczoraj chłopaki grali tutaj w piłkę i Alanek rzucił piłką i tam zawsze stała taka gwiazdka. I ta gwiazdka przewróciła się i centralnie rogiem walnęła w ekran i wiecie, poszło takie pęknięcie, taki wielki pająk i po prostu czarny obraz się zrobił. Był głos, dźwięk, wszystko słyszeliśmy, co leci, ale zero obrazu. Że tak powiem, mój brat niedawno miał podobną sytuację. Te telewizory są teraz tak delikatne. No tutaj, gdyby jeszcze tak gwiazdka spadła, mój brat klapką na muchy chciał zabić muchę na swoim telewizorze i zrobił to samo. To było wcześniej, a teraz po prostu Alanek rzucił piłką i rozbił właśnie telewizor. Telewizor już stoi w szafie i czeka,
na naprawę. A my pożyczyliśmy właśnie ten Alana malutki, nie wiem ile on ma nawet cali, to jest 30 chyba? Nie mam pojęcia. Alan fryk, że on chce mieć, wiecie, swój telewizor, żeby mu nie zabierać. I dzisiaj rano po 7 mój tata przywiózł im telewizor z ich sypialni, żeby on też miał telewizor. Także po prostu szaleństwo. Wczorajszy wieczór właśnie upłynął na załatwianiu wszystkich jakichś tam papierów i tak dalej, związanych z naprawą. Także jeszcze właśnie takie niespotykane zdarzenie na sam wieczór. Bo to było przed samym już po prostu położeniem Aleksa na przykład spać, tak? Już też po chwili Alan szedł spać, bo już mu tłumaczyliśmy, że mu nie będzie teraz potrzebny telewizor, jest wieczór, ble, 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 ble. Także takie właśnie zdarzenie. Ja teraz kończę pić swoją kawę. No i czekam, aż te włosy, ale aż się po prostu boję. Celowo wybrałam tak zimny kolor na włosy, żeby je dodatkowo ochłodził. Ale czy to zrobił? Naprawdę bardzo się boję. I dziwi mnie, bo kiedyś, wiecie, że farbowałam tą farbą z garniera. Ta farba z garniera rozjaśniała do 4 tonów. Ta powinna rozjaśniać do 5 tonów. I nie wiem, czy z moimi włosami coś się stało, czy będę musiała, jeżeli tak będzie, to co jakieś tam farbowanie nakładać, rozjaśniać, a potem... Albo nie wiem, może pasemka, ale ja po to wróciłam też do pełnego blondu, bo już nie chciało mi się bawić w te 3 farby, jak wcześniej farbowałam rozjaśniaczem, potem blond farba i ciemna farba. I nie chciało już mi się w to bawić, też z tego względu wróciłam do blondu. Czy mogę przyjść? No dobrze, już idę. Wreszcie mówiłam Wam ostatnio, że zamówiłam sobie 2 kurtki. Jedna przyszła wczoraj, to jest druga. Ale chcę Wam pokazać, no w ogóle przychodzi w kartonikach z tej Angeli. Bardzo ładnie zapakowane. Z wieszaczkiem w ogóle. Także elegancko. No to mierzymy. Słuchajcie, ponieważ będę odsyłała obie kurtki, tamtą już spakowałam, widziałyście jak wyglądała. Ta wygląda tak, to jest taka biała, opalizująca. Z tamtej miałam rozmiar M, z tej jest L i te one są jak gdyby dla mnie się w ogóle nie różnią i ta jest dobra. Mi nie odpowiada ich krój, one są tutaj aż dla mnie za krótkie. Tutaj bok i tył jest spoczko. Ale nie są warte swojej ceny. One kosztują 240 zł i ta. No i uważam, że nie są warte tej ceny. Są takie ceratowate. Myślę, że znajdę sobie coś ciekawszego teraz na wiosnę. A wiosna już tuż, tuż. Szczerze to tak, w tamtym kolorze wyglądam lepiej ogólnie niż w tym, lepiej mi do twarzy, ale tamtą już tak jak mówię spakowałam do paczki, bo dzisiaj już od razu odeślę po prostu obie.